W tym biegu wygrywa każdy, podkreślają organizatorzy, a uczestnicy, niezależnie od osiągniętego wyniku sportowego, faktycznie bez wyjątku czują się zwycięzcami, bo największym sukcesem jest wygrać z własną słabością. Po raz 18 wokół Domu Pomocy Społecznej Kalina przebiegli zawodnicy ulicznego biegu integracyjnego. W zmaganiach udział wzięło niemal 150 zawodników. Najmłodsi uczestnicy, bo było ich kilkoro, byli w wieku 8 lat. Najstarszy uczestnik miał 88, czyli już sama nazwa wskazuje na to, że to jest integracyjny bieg uliczny. Z jednej strony integruje ze względu na wiek, a z drugiej strony też jest integracyjny w całkowitym tego słowa znaczeniu, ponieważ no, widzieliśmy tutaj ludzi, osoby, młodzież w różnym stopniu i w różnym stopniu sprawności fizycznej, jak również z różnego rodzaju deficytami. Nie ma tu przeszkód nie do pokonania i każdy ze startujących wie, że na mecie zostanie przywitany jak mistrz, bo właśnie dokonał czegoś niezwykłego. Wielka, wielka, ogromna radość, że uczestnicy chcą biegać w ogóle. Gratuluję im wszystkim serdecznie. Naprawdę, ogromna radość. Przepraszam, była zmęczeni biegiem uczestnicy kipieli wręcz emocjami i radością. Wszyscy byli szczęśliwi, choć z różnych powodów. Bo tutaj dużo znajomych jest, można porozmawiać. No. A tak super. Jeżdżę do warsztatu terapii zajęciowej w Filipowie. Bieg był ciężki, ale jakoś dałem radę. Miałem taki specjalny napój, żeby trochę energii dostać. Ale się udało i biegnę już drugi raz. No, się przygotowywałem do tego biegu, ale jakoś dałem radę i tylko stres był rano, ale dałem radę z tym biegiem. Było tu fajnie, miło, mamy miłych kolegów. Tutaj jest Daniel Micielica, który mnie wspiera jako asystent. Wspierała mnie mama, która jest w domu teraz i ogląda telewizję i mam kotkę. I też mnie wspiera. W biegu udział wzięły również dzieci z lokalnych szkół. Maja jest uczennicą szóstki. Na biegu była po raz pierwszy i chyba nie ostatni. Jest bardzo fajnie, przede wszystkim też mi bardzo się podoba to, że wszyscy mogą uczestniczyć w tym, którzy chcą. No i chyba myślę, że to jest bardzo fajna zabawa. Zabawa trwała również po zakończeniu rywalizacji sportowej, a ekipa dzieciaków z szóstki znalazła jeszcze energię, by na cześć zwycięzców zakrzyknąć. Hip, 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 hura! Hip, hip, hura!